Kochani, zacznę od takiej, nawet nie wiem, czy to anegdotka jest, czy fakt prawdziwy. Posłuchajcie. Pewnego razu do pisarza Marka Twaina przyszedł ktoś i narzekał na Biblię. Narzekał, że to jest taka księga jakaś trudna, skomplikowana, że niewiele z niej rozumie, że tam jest tyle wersetów, tyle myśli, których nie rozumie. Pisarz Mark Twain pomyślał i powiedział coś takiego. Wiesz, a dla mnie największym bólem głowy jest to, co już rozumiem. Wiecie, to jest głębokie. Bo można dużo rozumieć, dużo wiedzieć, ale co z wykonaniem? Dlatego od tego rozpocząłem, bo dziś chcę mówić na temat taki, który wszyscy wiemy, wszystko znamy, ale jak z jego praktycznym zastosowaniem. Tak to często jest, że my naprawdę dużo wiemy, że jeśli by nas zapytać o jakieś fakty, my to wiemy, ale jak przyjdzie sytuacja, która to weryfikuje, bywa różnie. Kochani, chcę dziś mówić o Bogu Wszechmogącym. Prawda, że oczywistość? Ale pytanie, jak to przekłada się na nasze życie codzienne? Zacznijmy może od wersetu, który jest, myślę, nam dobrze znany. Wersetu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie Bóg po raz pierwszy w sposób taki werbalny przedstawia się jako Bóg Wszechmogący. Oczywiście nie jest to jakby pierwsza informacja o tym, że Bóg jest wszechmogący, bo można to było zobaczyć w Jego dziele stworzenia, ale w sposób taki wręcz słyszalny dla Abrahama po raz pierwszy Bóg się tak przedstawił. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 17, werset 1. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Tak zupełnie na marginesie chcę zobaczyć na te dwa polecenia. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Niezwykle ważna jest kolejność tych poleceń. Wiecie, niektórzy próbują to odwrócić. Chcą na tyle być doskonali, chcą na tyle być dobrzy i sprawiedliwi, żeby mieć podstawę do tego, aby przyjść przed Boże oblicze. Ale to dokładnie trzeba odwrotnie. Przebywanie w Bożej obecności, trwanie w Jego obecności nas udoskonala i sprawia, że możemy być coraz bardziej doskonali. Ale to tak na marginesie. Jam jest Bóg Wszechmogący. El Shaddai. Co oznacza to imię? Wiecie, no, wydaje się ono zupełnie oczywiste. Wszechmogący, wszechmocny. Jest, po pierwsze, to jest ten, który po prostu wszystko może. Dokładnie wszystko. Wszystko przez duże W. Wszystko. Nie ma rzeczy, której by nie mógł. Nie ma rzeczy, która by stanowiła jakikolwiek dla niego problem. Ale jest też i drugie jakby znaczenie słowa czy tytułu El Shaddai. A jest ono w ten sposób, brzmi ono w ten sposób: Bóg w pełni wystarczający. I tutaj można to dwojako rozumieć. Po pierwsze, tak bardziej teologicznie, że Bóg jest w pełni wystarczający, co oznacza, że jest jakby samoistny, nie potrzebuje żadnego innego bytu, żeby być tym, kim jest. Nie potrzebuje żadnego stworzenia, nie potrzebuje nawet nas, ludzi, do tego, żeby być Bogiem. To jest jedno, informacja, która płynie z tego znaczenia, że Bóg jest w pełni wystarczający. Ale na niej się nie będziemy jakby zatrzymywać, bo jest ona taka troszkę teologiczna. Ale Bóg w pełni wystarczający dla nas. To znaczy Bóg jako jedyne źródło. Dla mnie, dla ciebie. Więc te dwa znaczenia. Mam nadzieję, że zdążymy pod koniec tego drugiego znaczenia troszkę dotknąć. Ale przejdźmy do tego jakby bardziej podstawowego. Myślę, że udowadniać tutaj zebranym, że Bóg jest wszechmogący, chyba nie warto, bo o tym wiemy. Wspomnę jedynie to, co jest, jak mówiłem, już na pierwszym zdaniu Biblii.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wiecie, kiedy tak dzisiaj rozmyślałem jeszcze nad tym jednym zdaniem, jakież to jest niesamowite. Słowem stworzył ten wszechświat. Dlatego dzisiaj o tym rozmyślałem, bo gdzieś tam usłyszałem przelotnie informacje w wiadomościach, w serwisie, że jakiś czy teleskop, czy satelita wykrywa wciąż jakieś nowe promieniowanie kosmiczne, które sugerowałoby, naukowcy nie wiedzą, co to jest, ale sugeruje jedno, że oprócz tego, co już jest odkryte, prawdopodobnie jest wiele, wiele, wiele rzeczy jeszcze nieopisanych przez naukowców. To promieniowanie, które wychwytuje tamten satelita, oznacza, że coś jeszcze jest daleko więcej. Dzisiaj tak pomyślałem, że to wszystko, co już naukowcy wiedzą, w stosunku do tego całego kosmosu, który jest odkryty przez naukowców, to ta Ziemia to jest taka kropelka. A prawdopodobnie to wszystko, co jest odkryte, to jest tylko mała cząstka tego, co Bóg stworzył. Jak już niesamowity jest Pan Bóg. Ale wracając z kosmosu od razu pod mikroskop. Pamiętacie, jak Zbyszek Kłapa usługiwał na tym miejscu, jak mówił o maleńkiej bakterii, jak jest niezwykle zbudowana. Więc i tych rzeczach makro, i tych mikro Bóg okazuje w stworzeniu swoją potęgę. Ale zostawmy te rzeczy. Bardziej nas interesują Boża Wszechmoc w stosunku do nas. Pamiętamy, co czytamy w Biblii o tym, co Bóg czynił w swojej wszechmocy z ludem izraelskim, wyprowadzając go z Egiptu, prowadząc po pustyni, otwierając dla nich Morze Czerwone, Jordan i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest coś, co nas zadziwia, wszechmoc Boża. Pozwólcie, że podsumuję ten wątek jednym fragmentem z Księgi Izajasza. Ale przeczytam go z innego tłumaczenia. Jest to z Biblii Warszawsko-Praskiej, więc wsłuchujcie się. Jak więc mnie sobie wyobrażacie i z kim mnie porównać chcecie? Zapyta sam Święty. Podnieście wasze oczy ku górze i popatrzcie. Kto to stworzył, te wszystkie gwiazdy? Jak nie ten, który je ustawił w wojskowe szyki i wszystkim ponadawał imiona? Jego potęga jest tak ogromna i tak wielka jest jego siła, że nikt oprzeć mu się nie zdoła. Do tego momentu Izajasz opisuje Bożą wszechmoc, ale w następnym wersecie przechodzi jakby w kontekście Bożej wszechmocy do nas, do naszej postawy. I mówi tak, dlaczego mówisz, Jakubie? Czemu twierdzisz, Izraelu, że twoja droga zakryta jest przed Panem? Że Bóg twój nie widzi ścieżki, którą idziesz? Czy ty jeszcze nawet tego nie wiesz? Czy nie nauczyłeś się jeszcze niczego? Pan jest Bogiem odwiecznym. Nic go nie męczy ani nie nuży, a jego mądrość jest nie do zbadania. Kochani, ujęło mnie to stwierdzenie. Czy nie nauczyłeś się jeszcze niczego? Kochani, jeśli my świadomi Bożej wszechmocy, gdzieś w trudnej sytuacji, kiedy zwłaszcza ta trudna sytuacja się jakoś przeciąga, jeśli dopuszczamy gdzieś jakąś myśl o tym, że Bóg jakoś nie odpowiada, że tak jakby nasza droga przed Nim była zakryta, to Biblia mówi, nie nauczyłeś się jeszcze niczego. Nie nauczyłeś się w sposób praktyczny zastosowania tej informacji, że Bóg jest wszechmogący. Kochani, nie wiem, większość z was prawdopodobnie w niedzielę widziała tu scenkę, którą młodzież grała. Bardzo ujęła mnie treść tej scenki. Dlatego, że mówiła o zaufaniu. I ja poprosiłem naszych młodych, żeby raz jeszcze dzisiaj to przedstawili, dlatego, że nie wszyscy dziś obecni byli w niedzielę obecni. A chcę się do tej scenki odwoływać. Kochani, kiedy za momencik ich tu poproszę, zwróćcie uwagę na pewne szczegóły. Kiedy jest próba zaufania, kiedy Natalia ma się rzucić do tyłu, wiecie, ona nie zadaje pytania Miłoszowi, nie zadaje pytania, nie zastanawia się nad tym, czy Miłosz ma wystarczająco dość siły, żeby ją złapać. Czy ma mięśnie wystarczająco sprawne, żeby ją złapać. Dla niej to nie jest problem. Takiego pytania nie zadaje. Ma tylko problem z tym, czy on to zrobi. Tak to właśnie jest. My nie mamy problemu z tym, czy Bóg jest wszechmogący.
tylko czy nam pomoże. Tylko czy zareaguje. Wsłuchujcie się w to, co nam młodzi przedstawią. Zapraszam was. Jezu, ja po prostu ci nie ufam. Nie ufasz mi? To znaczy, ja chcę ci ufać, ale po prostu tego nie robię. Mam pewne ćwiczenie, które myślę, że ci pomoże. Okej. To stań w ten sposób i popatrz w tamtą stronę. Dobrze. A teraz, czy ufasz mi? No nie, właśnie mówiłam, że ci nie ufam. To jest część tego ćwiczenia. Posłuchaj, kiedy zapytam się ciebie, czy ty mi ufasz, to ty odpowiedz: tak, Jezu, ufam tobie. Nawet jeżeli wiem, że tak nie jest? To jest ćwiczenie. Okej. To czy ufasz mi? Tak, Jezu, ufam tobie. To teraz przewróć się do tyłu. A złapiesz mnie? Nie przejmuj się tą częścią. No ale właśnie tą częścią się przejmuję. No dalej, poradzisz sobie, tylko zaufaj mi. Zaufać ci. No, przewróć się. Tak, Jezu, ufam tobie. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. To zwróć się znowu w tamtą stronę, ale tym razem trzymaj nogi w jednym miejscu, okej? Okej. To czy ufasz mi? Tak, Jezu, ufam tobie. To przewróć się do tyłu. Dobrze, teraz to zrobię. Na pewno to zrobię. Udało się! Nie wiedziałam, że ty mnie złapiesz, a ty to zrobiłeś! Świetnie! To było wspaniałe! Jesteś gotowa na kolejny poziom. O, kolejny poziom! Chwila! Poczekaj, musisz się odsunąć trochę dalej, jesteś za blisko. Aha, posłuchaj chwilę. Tym razem będzie troszkę trudniej. Okej. To stań w tym miejscu, tym razem przodem do mnie. O, spadanie do przodu, to potrafię. Zaraz. Poczekaj na mój sygnał. Okej, sygnał Jezusa. Tak, sygnał Jezusa. Czy ufasz mi? Tak, Jezu, ufam tobie, tak bardzo. To dobrze, przewróć się do tyłu. Niezłe szaleństwo. Tak, szaleństwo, szczególnie jak to zrobisz. Poważnie? Oczywiście. Jezu, nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam z tyłu nikogo nie ma. Ja wiem, że to tylko tak wygląda. To nie tylko tak wygląda, ale tak naprawdę jest. No, poradzisz sobie, tylko zaufaj mi i przewróć się. Nie potrafię tego zrobić. Możemy to zrobić razem. Nie mogę. Możesz. Nie zrobię. Widzicie, uczyła się zaufania. Nawet nieźle jej szło. Coraz lepiej. Ale zobaczcie, doszła do pewnej granicy, przez którą przeskoczyć już nie mogła. Tak to bywa czasem z nami, że potrafimy Bogu zaufać jakby do tej granicy, gdzie jeszcze, nie wiem jak to powiedzieć, no może nie, że jesteśmy w stanie to kontrolować, ale jesteśmy to jakoś w stanie ogarnąć naszym rozumem, naszym pojęciem. Do tej momentu możemy Bogu zaufać. Ale często bywa tak, że kiedy to jest już zbyt abstrakcyjne, kiedy tego już zupełnie nie ogarniamy, to wtedy zaczyna być problem. Wiecie, taki problem nawet miał Mojżesz. Może nie tylko Mojżesz, ale i jego tylko wspomnę. Była sytuacja, kiedy lud izraelski narzekał z powodu braku mięsa. I Pan Bóg, skracając tę sytuację, troszkę już zniecierpliwiony i zmęczony ich narzekaniem, powiedział: okej, dam wam mięsa. I 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział od 19 wersetu mówi tak. Pan Bóg mówi: dam wam mięsa. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez 2 dni, ani przez 5 dni, ani nawet przez 10 dni, ani przez 20 dni, ani przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić. I będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was. I biadaliście przed nim, mówiąc: dlaczego wyszliśmy z Egiptu? I rzekł Mojżesz: 600 000 pieszych liczy lud, pośród którego jestem. A ty mówisz: dam im mięsa, będą jeść cały miesiąc. Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im wystarczy? Oto jest sytuacja, kiedy Pan Bóg coś mówi. Mówi: będziecie mieć mięsa na cały miesiąc. Dla tak ogromnego tłumu. I wiecie, Mojżesz zaczyna troszkę rozmyślać. Mówi: Boże, tyle już widziałem. Może on to myśli. Ja tak troszkę to parafrazuję. Już przeszliśmy przez Morze Czerwone.
Już tyle cudów doświadczyliśmy, Boże, ale no bez przesady. No jak to możliwe? No jak? Gdybyśmy zarżnęli wszystko bydło, które prowadzimy i chyba wszystkie dzikie, które gdzieś tam w okolicy są, to co? Starczy nam na ile? 2-3 dni. Gdybyśmy wszystkie ryby wyłowili z okolicznych wód, to starczy nam na też może dzień, może dwa. Co dalej? Wiecie, to była jakby granica, przez którą Mojżesz nie umiał przejść. Ale Pan Bóg mu mówi i rzekł Pan Bóg do Mojżesza, czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy słowo ci się spełni, czy nie. Na następnej stronie znamy tą historię. Stało się dokładnie tak. Ale wiecie, Pan Bóg chciał nauczyć Mojżesza i nas również, że jest Bogiem wszechmogącym ponad każdą granicę. Nie ma takiej granicy, gdzie moglibyśmy powiedzieć, okej, dotąd jeszcze rozumiem, dalej już nie. Pan Bóg jest Bogiem wszechmogącym poza każdą granicę. Problem tylko w tym, czy my potrafimy to przełożyć na nasze życie. Wiecie, gdybym teraz zapytał was, czy potrafimy Bogu zaufać bezgranicznie? Ja myślę, że większość z nas odpowie tak. Problem tylko w tym, że to nie jest miarodajne. Kiedy tu siedzimy w ławkach, kiedy nic złego się nie wydarza, to nasza odpowiedź nie do końca jest wiarygodna. Dlatego, że tak naprawdę to weryfikuje doświadczenie. Tak naprawdę to, co powiemy, może zweryfikować ogień doświadczenia. Dopiero wtedy, po naszych reakcjach, okazuje się, czy potrafimy Bogu zaufać, czy nie. Czy też stawiamy jakąś granicę, tak jak tu widzieliśmy. Póki jest jakaś strefa jeszcze jakiegoś logicznego bezpieczeństwa, okej. Ale do tyłu, jak nie ma nikogo. Gdybyśmy, kochani, zapytali uczniów Pana Jezusa, którzy chodzili z Jezusem, czy Jezus was mistrz jest wszechmogący? Zależy, na kogo byśmy trafili, ale niektórzy może by odpowiedzieli nam ostrzej. Oczywiście, że tak. Masz jakiekolwiek wątpliwości? Jeżeli masz wątpliwości, to otwórz sobie Ewangelię Marka, 3 rozdział i zobacz, co tam jest napisane. 3 rozdział od 10 wersetu. Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. A duchy nieczyste, gdy Go ujrzały, padły Mu do nóg i wołały, Tyś jest Syn Boży. Może uczniowie odpowiadając by powiedzieli, widzisz jakie rzeczy Jezus dokonuje? Duchy nieczyste podległe, wszelka choroba uzdrowiona, jakikolwiek problem jest rozwiązany. Masz wątpliwości, czy Jezus jest wszechmocny? Tyle tylko, że mówili to będąc w strefie bezpieczeństwa. To, gdyby ich zapytać, taka odpowiedź padłaby wtedy, kiedy oni byli z Jezusem, kiedy przyglądali się cudom. A weryfikacja tego nastąpiła już bardzo blisko, na następnej stronie. Otwórzmy sobie 4 rozdział Ewangelii Marka od 35 wersetu. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi tak, iż łódź się już wypełniała. A gdy on był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu, budzą go więc i mówią do niego, Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, uczy się. Ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Kiedy przyszła sytuacja zagrożenia życia, wtedy wszystko się zmieniło. Wtedy nagle zapomnieli, że Bóg jest wszechmogący, że jest pośród nich. Ogarnęła ich straszliwa panika i strach. Nie myślcie, że ja ucznię oskarżam. To nie tak, ale jest to w Biblii napisane dla naszego pouczenia. Ta historia bardzo mi się przypomniała w pewnym momencie, kiedy byliśmy z rodziną kiedyś na wczasach. Mieliśmy okazję wyjechać statkiem wieczorem w kierunku na zachód słońca. Wiecie, jak tam marynarze mówili, była jakaś, ja nie do końca to rozumiem, jakaś fala krótka.
Ale na tym to polegało, że statkiem tak mocno kołysało, tak mocno bujało, że nie sposób było po prostu iść po pokładzie. Trzeba się było mocno chwytać poręczy, krzesełek, czegokolwiek, żeby kawałeczek przejść. Dla nas to prawda, to była wielka frajda. Było przyjemniej, niż gdyby po prostu żeśmy sobie płynęli. Co prawda nie dla wszystkich, bo niektórzy nie wytrzymywali tego i na dolnym pokładzie mieli kłopoty żołądkowe. Ale wiecie, wtedy przypomniałem sobie tą historię. Kiedy ta fala, jak patrzyłem na dół, wydawała mi się, ja nie wiem, metrowa, półtorej, taka troszkę. A bujało nas tak mocno. I wtedy sobie przypomniałem tą sytuację uczniów, których fale zalewały. Musiały to być wielometrowe. I przestało mi się chcieć śmiać z nich. To było coś niesamowitego. Przeżyć taką burzę na morzu. Ja nie dziwię się im, że tak reagowali. Ale mimo wszystko ta reakcja była niewłaściwa. Ja sądzę, że jej wstydzili się, kiedy Jezus powiedział, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Czemu, inaczej mówiąc, tak spanikowaliście? Przecież jestem z wami. Widzicie, oni w tej sytuacji zagrożenia życia zapomnieli o tym, co być może by jeszcze wczoraj powiedzieli. Że Jezus, że Bóg jest wszechmogący. Jakże łatwo, kochani, deklarować coś, ale kiedy zaczynamy coś przeżywać, bywa inaczej. I chodzi mi o to, że ja dzisiaj nie chcę nikomu, ani sobie, ani wam udowadniać faktu, że Bóg jest wszechmogący, bo to wiemy. Ale chcę zwracać uwagę na to, jak na to reagujemy. Jak wygląda nasze życie praktyczne. Jak ta informacja nas kształtuje. Przejdźmy do innego przykładu. Przykładu Dawida, który pokazuje nam zupełnie, zupełnie inny sposób postępowania. Dawid pokazuje nam, jak wygląda ten praktyczny sposób, kiedy rzeczywiście on wie, że wszechmogący Bóg jest z nim. Na początek zobaczmy do 17 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, bardzo, bardzo znany rozdział, potyczka Dawida z Goliatem. Ale chcę zwrócić uwagę tylko na jedną myśl. Kiedy Dawid zgłosił się jako ten, który chce walczyć, król Saul chciał go ubrać w ten rynsztunek bojowy. Wiemy, że nie potrafił w tym funkcjonować i wywiązała się później między nimi rozmowa. I od 34 wersetu tego rozdziału przeczytajmy kilka wersetów. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Oto, że lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Oto jest zaufanie. Oto jest praktyczne zastosowanie informacji, że wszechmogący Bóg jest ze mną. Ale chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na to, że Dawid nie stopniuje trudności. Nie stopniuje trudności dlatego, że Bóg tego nie stopniuje. Dla Boga nie było różnicy między lwem, niedźwiedziem a Goliatem. I dla Dawida też nie. Wiecie, ja wiem, że ja sobie nie wyobrażam potyczki człowieka z lwem. Ale tu chodzi o odpowiedzialność. Wiecie, gdyby pastuszek jakiś tam, którym był Dawid, po prostu zginął gdzieś na pastwisku, ktoś by się w ogóle dowiedział. Ale jeśli tutaj, we walce z Goliatem, Dawid by zginął, to jest rzecz straszna. To wtedy wojska filistyńskie atakują. Wiele trupów Izraela by zaległo tą dolinę. Cały naród by poszedł do niewoli. Więc dla nas jest to niesamowita różnica, patrząc na to tak ludzkim wzrokiem. Ale dla Dawida nie. Dla Dawida to było zupełnie obojętne, czy walczył z niedźwiedziem, czy walczył lwem, czy z Goliatem. Dlatego, że wiedział, że i w jednej, i w drugiej, i w każdej innej sytuacji Bóg Wszechmogący jest z nim. Kochani, czy zgadzacie się z takim zdaniem, że dla Boga nie ma różnicy, czy to jest duży problem, czy mały problem? Nie słyszę odpowiedzi. Prawda. Kochani, zadam następne pytanie, już bardziej konkretne.
Czy dla Boga, czy jest prawdą jest, czy zgadzacie się z tym, że dla Boga nie ma różnicy, czy jest to przysłowiowe przeziębienie, czy choroba nowotworowa? Amen. Dla Boga nie ma różnicy. Kochani, wiecie, do czego zmierzam? Że jeżeli my naprawdę wierzymy, że Bóg jest wszechmogący i że wszechmogący Bóg jest z nami, to dla nas też nie powinno to stanowić różnicy. A z tym, że jest gorzej, prawda? Ale do tego konsekwentnie to prowadzi. Jeżeli naprawdę wierzymy, że Bóg jest wszechmogący, to jest nam, powinno nam być to obojętne. Bo wszechmogący Bóg potrafi zadziałać i w tym przypadku, i w tym, i w każdym innym. Zobaczmy, w jaki sposób Dawid wyraża swoje zaufanie do Boga. W jednym z psalmów, jest to psalm 112, ja go tylko zacytuję. Dawid mówi, że człowiek, który ufa Panu, nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest jego serce, nie boi się. Chcę zwrócić uwagę na sformułowanie nie boi się złej wieści. Jakie wieści do nas docierają? Może do kogoś z was docierają wieści o tym, że w twojej firmie będą zwolnienia. A tak po ludzku mówiąc, jesteś pierwszy na kolejce do zwolnienia. Może docierają do ciebie wieści, że masz coraz gorsze wyniki u lekarza. Może docierają do ciebie jeszcze inne wieści straszne. Nie boi się złej wieści. Nie boi się złej wieści. One docierają. Ale nasze serce powinno być mocne. Dawid wyraża to w ten sposób. Otwórzmy sobie psalm 27. W niezwykły sposób Dawid wyraża swoje zaufanie do Boga. Psalm 27, werset 1. Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się bać? Kogóż mam się lękać? Zastanówmy się nad tym, co on powiedział. Kogóż mam się bać? To jest tak, jakby powiedział, no pokażcie mi. Pokażcie mi sytuację czy człowieka, kogo ja się mam bać? Nie widzi. Nie widzi sytuacji, której miałby się bać. Dlaczego? Bo Pan jest ochroną mojego życia. Jeżeli wszechmogący Bóg jest ze mną, to Dawid nie widzi powodu, dla którego miałby się bać. Werset trzeci jest zupełnie niesamowity. Mówi w ten sposób. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. I mówi to człowiek, który to przeżywa. Mówi to człowiek, przeciwko któremu wybuchła wojna. Właśnie Dawida ściga cała armia. Wyobrażam sobie, że może gdzieś tam w ukryciu, gdzieś w jakiejś jaskini, na jakimś wzgórzu, patrzy na te obozy wojsk izraelskich pod dowództwem Saula. I wie, że ścigają tylko jego. I wypowiada takie słowa. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, ja się nie ulęknę, ja się nie będę bał. Wiecie, to jest tak piękne i tak niesamowite, że aż mam wrażenie, że nieżyciowe. Że aż nierealne. Wdzięczny jestem Bogu za psalm 56. Bo choć on mówi to samo, nawet jeszcze mocniej to podkreśla, ale dokłada coś więcej. Dokłada ten jakby ludzki element tego. Psalm 56, werset 4 się rozpoczyna w ten sposób. Dawid mówi tak. Ilekroć lęk mnie ogarnia. Ha! Dawidzie, jak to? Lęk ciebie ogarnia? A przed chwilką w innym psalmie było zupełnie coś innego. A jednak jest napisane, ilekroć lęk mnie ogarnia. I to widać z tego, że to jest czas, że to nie jest zdarzenie jednorazowe. Że to jest nie tylko jeden raz. Wiecie, nikt z nas, ani Dawid, ani my, nie jesteśmy ze skały. Mamy swoje emocje. Mamy swoje fizyczne ciało. I jest to wręcz niemożliwe, żeby, kiedy wydarza się jakaś tragedia, żebyśmy zachowali się jak skała nieporuszeni. Ogarnie nas lęk. Ale co tutaj dalej jest napisane? Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję.
To jest jakby jego decyzja. W sytuacjach, kiedy lęk mnie ogarnia, uciekam do Boga. W Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę. Wyobrażacie sobie człowieka, który wysławia Boga w sytuacji, w której jest w panice? To się go nie da się pogodzić. Ja nie mówię o odśpiewaniu pieśni. Ja mówię o wysławianiu Boga. Nie da się pogodzić życie w strachu, w lęku, w trwodze, jednocześnie z uwielbianiem. Dawid przechodzi jakby stopień wyżej. I dalej mówi, Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. I zupełnie niesamowite zdanie na koniec sobie zostawiłem. Mówi, cóż może uczynić mi człowiek? Cóż może uczynić mi człowiek? A ja bym odpowiedział, no wszystko. Człowiek może mi wszystko uczynić. Jesteśmy zależni od wielu ludzi, od naszych zwierzchników. Co może nam uczynić? No wszystko. Ten, który jest w stosunku, załóżmy, pracy, szef go może zwolnić, po prostu. Dyrektor w szkole może coś tam zrobić, rektor na uczelni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ale Dawid mówi to słowo w tym kontekście. Jeśli Bóg jest ze mną, jeżeli wszechmogący Bóg jest ze mną, to któż przeciwko mnie? Jak mówi list w Nowym Testamencie. Ale to słowo Dawida nie byłoby tak mocne i tak potężne, gdyby nie werset pierwszy, który tłumaczy nam, w jakiej sytuacji się to wydarzyło. Gdyby Dawid napisał to słowo z pozycji króla, pozycji pałacu, no byłoby to wartościowe słowo, ale nie tak mocne. Pierwszy werset mówi, gdy Filistyni pojmali go w Gat. Znalazł się w rękach Filistynów. Jest to sytuacja, kiedy on ucieka przed królem Saulem. Jest w takiej trwodze, jest w takim oblężeniu, że on musi uciekać na teren wroga. Nie ma dla niego schronienia już w Izraelu. Ucieka na teren wroga. Do kogo? Do Filistynów. Do Filistynów, swoich największych wrogów. On ich tysiącami zabijał. A teraz musi tam się schronić. Pamiętacie, kobiety izraelskie nawet śpiewali pieśń, o którą był tak bardzo Saul zazdrosny. Kiedy śpiewali, zabił Saul swój 1000, a Dawid 10 000. O kim? Filistynów. I teraz do nich musi uciekać. I w tym momencie mówi, cóż może uczynić mi człowiek? No każdy napotkany Filistyńczyk go może zabić. A on wyznaje to niezwykłe wyznanie. Cóż może uczynić mi człowiek? Moi kochani, to jest właśnie to, czego życzę sobie samemu i wam wszystkim, aby świadomość, że Bóg jest wszechmogący, nie była tylko teorią w głowie, ale taką praktyką, jaką widzimy w życiu Dawida. Abyśmy w sytuacji, kiedy zostanie to zweryfikowane, kiedy ogień doświadczenia nas zacznie palić, kiedy grunt usuwa się spod nóg, kiedy wydaje się, że życie nasze lub kogoś najbliższego jest zagrożone, wtedy móc powiedzieć, choćby wojna przeciwko mnie wybuchła, ja się nie będę bał. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te wersety, które przeczytałem. Myślę, kochani, że gdybyśmy tak naprawdę tą wiedzę, że Bóg jest wszechmogący z nami, przyswoili i żyli tym, oj, nasze życie bardzo mocno by się zmieniło. Ale ktoś może zapytać, a dlaczego? Dlaczego to jest takie istotne, jeśli w ogóle to jest istotne? No to jest pytanie retoryczne, bo jest to istotne oczywiście, ale dlaczego? Powiem wam 3 powody. Rozpocznę od najmniejszego do największego. Po pierwsze, jest to ważne dla nas samych, dla naszego komfortu psychicznego, dla naszego zdrowia psychicznego. No chyba logiczne jest, że lepiej, zdrowiej, sympatycznie czujemy się, kiedy jesteśmy spokojni. Nawet w czasie doświadczeń. Niż wtedy, kiedy panikujemy, niż wtedy, kiedy nas zżera stres. Stres, który jest przyczyną wielu, wielu, wielu chorób. Ale jak powiedziałem, to jest ten powód najmniejszy, choć też istotny. Kolejny powód to jest to, jak ludzie nas postrzegają. Słyszeliśmy w niedzielę, Damian usługiwał o tym, że chrześcijanami okazujemy się wtedy, z Dziejów Apostolskich to mówił, kiedy w Antiochii ludzie patrząc na uczniów
znaczy na uczniów, na wyznawców Chrystusa, powiedzieli, to są Chrystusowcy. Po czym to rozpoznali? Po ich zachowaniu, po ich życiu. To są chrześcijanie, czyli to są ci, którzy są natury Chrystusowej. Właśnie, kochani, ta sama myśl jest zawarta w tym, kiedy ludzie nas widzą i spostrzegają. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak czytałem w Ewangelii Marka. Tam jeden z wersetów, chyba 36, mówił w ten sposób, że oni wypłynęli, a inne łodzie towarzyszyły im. Łatwo to nam umyka, dlatego że potem cała uwaga jest skoncentrowana na tej jednej łodzi. Ale prawda jest taka, że na tym akwenie było wiele łodzi. Tylko w jednej łodzi był Jezus. Ale na tym akwenie było wiele łodzi. I wszystkie łodzie przeżywały dokładnie to samo. Wszystkie łodzie przeżywały dokładnie tą samą burzę. To jest dokładnie tak jak w naszym życiu. Żyjemy na tym samym, że tak powiem, akwenie życia. I dotyka nas to samo, co i innych. I właśnie teraz zależy od naszego zachowania, od naszego postępowania, jak ludzie na nas patrzą. Czy widzą w nas Chrystusa? Czy widzą w nas pokój? Czy widzą w nas radość? Czy też panikujemy, tak jak wszyscy inni? To jest niezwykłe świadectwo. A po trzecie, kochani, to ma wielkie znaczenie w relacji my i Bóg. Psalm 78 opisuje wędrówkę Izraela po pustyni. I skracając, jest pewne podsumowanie. Wiemy, ile rzeczy złych się wydarzało. Ile rzeczy było negatywnych, kiedy ludzie nie wierzyli, buntowali się i tak dalej. I werset 21 i 22 to podsumowuje. Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi. Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. To tłumaczenie jest takie troszkę nieostre. Ja przeczytam tak, jak jest w Biblii Warszawsko-Praskiej. Że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali w możliwości Jego. To lepiej oddaje. W możliwości Jego. Nie zaufali w to, że Bóg może. Nie zaufali w to, że Bóg jest wszechmogący. I w końcu Bóg powiedział, koniec, dosyć. Nie wejdziecie do mojego odpocznienia. Wyginiecie na pustyni, całe to pokolenie. Dlatego, że nie potrafili zaufać w możliwości Jego. Dlatego, że nie potrafili zaufać w to, że Bóg Wszechmogący potrafi zaspokoić każdą ich potrzebę. Moi drodzy, wróćmy jeszcze do wersetu, którego czytałem na początek z Księgi Mojżeszowej. W jakiej sytuacji i kiedy przedstawia się Pan Bóg jako Bóg Wszechmogący? Czy to było wtedy, kiedy Abraham został powołany? Czy to było wtedy, kiedy usłyszał po raz pierwszy obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów? Nie. Wiemy. Kiedy miał 99 lat. Kiedy wszelka nadzieja na wypełnienie się obietnicy już gasła. Kiedy powoli Abraham przestał w ogóle już w to wierzyć. Zaraz to udowodnię. Kiedy Abraham przestał oczekiwać już na to, że to się w ogóle jeszcze może wydarzyć. Wtedy Pan Bóg przychodzi do niego i przypomina mu, jestem Bogiem Wszechmogącym. Przeczytajmy sobie od 15 wersetu. Rozdział 17 od 15 wersetu. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Saraj swojej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może urodzić się dziecko i czy Sara 90-letnia może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Czy zwróciliście uwagę na coś szczególnego? Kiedy Bóg odświeża swoją obietnicę, nie mówi do Abrahama o tym, że ty będziesz ojcem narodów. Ciężar przekłada na Sarę i mówi jej, ona będzie matką narodów. Czyli ja myślę, że dlatego, że Abraham, gdyby usłyszał, ty będziesz ojcem narodów, to mógłby pomyśleć, no przecież jestem. Przecież mam Ismaela.
W czym problem? Bóg mówi nie, akcentuje już Sarę, żeby nie miał żadnych wątpliwości, o czym Bóg mówi. Bóg mówi, będziesz miał Izaaka i to z Sary. I zobaczcie na reakcję Abrahama. Roześmiał się. Niewiarygodne, ten heros wiary, Abraham. Ale w tym momencie widzimy to, że on już nie oczekuje, że on już nie... zadowolony jest już z tej sytuacji, którą ma. Zresztą widzimy to w tym, co powiedział. Powiedział w ten sposób, oby tylko Ismael pozostał przy życiu. Czyli jednym słowem, Boże, zachowaj tylko Ismaela. Ja już nie czekam na tą pierwotną obietnicę. Zachowaj już tylko Ismaela, żeby jemu coś się nie stało. Wiecie, gdyby to uwspółcześnić, można by powiedzieć, oby się już tylko sytuacja nie pogorszyła. Wiecie, może ktoś powie w ten sposób. No faktycznie, no, sytuacja nie jest najlepsza. Sytuacja nie jest moich marzeń, ale w sumie najgorzej też nie jest. Da się jakoś żyć. Może mój mąż, czy syn, czy ktoś tam, no jest niezbawiony, no fakt, ale nie bije mnie, nie jest agresywny, nie pije, pozwala mi chodzić do zboru, no najgorzej nie jest, no da się tak żyć. Oby się już tylko nie pogorszyło, tak? A może ktoś na innej płaszczyźnie, małżeństwo gdzieś jest, które nie dogaduje się, nie mają relacji z sobą. I też można powiedzieć, no nie jest najlepiej. To nie jest sytuacja moich marzeń, ale w sumie najgorzej też nie jest. Rozwód jeszcze nam nie grozi. Oby się już tylko nie pogorszyło. Zobaczcie, co odpowiada Pan Bóg. Werset 19. Na to rzekł Bóg, dwukropek, nie i wykrzyknik. To jest Boża odpowiedź. Nie. Nie zgadzaj się na Ismaela. Abrahamie, nie zgadzaj się na żaden substytut. Ty masz obietnicę. Ty masz tą pierwotną obietnicę. Nie zgadzaj się na żaden zamiennik. Nie zgadzaj się na nic mniejszego, niż dla ciebie przeznaczyłem. I co zrobił Abraham? Kontynuuje tą myśl już apostoł Paweł w liście do Rzymian. I mówi, Abraham nie zwątpił w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Kochani, może ktoś jest na tym miejscu, w podobnej sytuacji. Miałeś obietnicę i wierzyłeś tak bardzo mocno, że ona się zrealizuje. Ale czas płynie. Może już kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat upłynęło i nic się nie wydarzyło. I może zadowoliłeś się już Ismaelem. I może już mówisz, oby się już tylko nie pogorszyło. Nie jest najgorzej. No nie jest dobrze, ale najgorzej też nie. I dziś Bóg mówi ci nie, nie zgadzaj się na to. Jeśli masz obietnicę, to ją uchwyć na nowo. Kochani, ja nie mówię tutaj o jakimś naszym, nie wiem, jakimś naszych zachciankach, jakichś naszych kaprysach, które sobie wmówimy, że musimy mieć i będziemy się trzymać tego, że musimy mieć. Nie. Ja mówię o Bożej obietnicy, którą nam Bóg dał. Ja mówię o prośbie, która jest zgodna z wolą Bożą. Jeśli Bóg mówi nie, nie zgadzaj się na Ismaela, to uchwyćmy to na nowo. Jeśli macie coś takiego, co kiedyś było dla was tak mocne, uchwyciliście od Boga obietnicę, ale gdzieś czas spowodował, że umknęło, wróćcie do tej obietnicy. Ale w jaki sposób? Wiecie, kochani, jeżeli ktoś zrobi w ten sposób, że powie, no dobrze, Boże, no to skoro powiedziałeś mi, że dasz mi tą obietnicę, to ja poczekam, no to mi daj z rękami założonymi. Nie w ten sposób. Na pewno nie w ten sposób. Komu Bóg daje? Mateusz 7,11 mówi w ten sposób. Jeśli wtedy wy, będąc złymi w pojęciu niedoskonałymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy. Komu? Tym, którzy proszą. Tym, którzy proszą. Tak więc, kochani, zechciejmy uchwycić obietnicę, ale nie z rękami założonymi. Nadal w boju modlitwy.
Ktoś może powiedzieć, ależ przecież modlę się, ale już mi sił brakuje. Jest tylko jedna rada biblijna. Wytrwaj, nie upadaj. Abraham czekał ile? 25 lat. Izaak 20 lat. I można by tak wymieniać mężów Bożych, którzy dziesiątkami lat czekali na wypełnienie się Bożej obietnicy. Ale jest jedno tylko rada. Nie rezygnuj. Walcz do skutku. I kochani, na sam koniec chciałbym przejść jeszcze chociaż na chwilkę do tej drugiej myśli, którą na początku zasygnalizowałem. Bóg Wszechmogący, El Shaddai, w pojęciu Bóg w pełni wystarczający dla mnie i dla ciebie. Bóg jako jedyne źródło. Już zupełnie krótko otwórzmy ostatnie dziś miejsce z Biblii, Księgę Jeremiasza, rozdział 2, werset 13. Czytamy takie zdanie. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Parę myśli. Pierwsze zdanie, które przeczytaliśmy. Gdyż mój lud. Zatrzymajmy się na moment. Gdyż mój lud. Skierowane to jest do Bożego ludu. Skierowane to jest do mnie i do ciebie. Tu nie chodzi o to, że każdy z nas jest w tej sytuacji, ale każdy z nas może być. To jest zagrożenie dla każdego z nas. Gdyż mój lud. I dalej czytamy, popełnił dwojakie zło. Zło, czyli mówiąc wprost, grzech. Popełnił dwa rodzaje grzechu. Po pierwsze, że mnie opuścili. Kochani, tu wcale nie chodzi o to, że Boży lud odwrócił się plecami do Boga i powiedział, nie, nie chcę cię znać. To nie chodzi o to, że zaparliśmy się Boga. Wyczytamy wyraźnie, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili. Czyli opuścili mnie jako źródło. Nie w ogóle, ale opuścili mnie jako źródło. Czyli odeszli od źródła. To samo, to jest to samo pojęcie, to samo znaczenie, które Jezus mówi zborowi w Efezie. Mam ci za złe, że opuściłeś pierwszą swoją miłość. Wiecie, to polega na tym, że utraciliśmy pasję do Boga, że utraciliśmy tą gorliwość, tą pierwszą miłość, to pragnienie, żeby być blisko Boga, to pragnienie, żeby Go wciąż szukać i szukać. To jest to pierwsze zło. Opuściliśmy, czy ci, których to dotyczy, opuścili Boga nie w ogóle, ale jako źródło. Odeszli od źródła. A drugi rodzaj zła, drugi grzech, wykopaliście sobie cysterny, które nie zatrzymują wody, które nie nasycają. Czyli jednym słowem, zaczynacie pić z innych źródeł. Powiem to może bardziej obrazowo. To jest tak, jakby Bóg mówił do kogoś z nas. Mam do ciebie żal. Serce mnie boli z tego powodu, że nie jestem dla ciebie już jedynym źródłem. Że nie siedzisz tylko i wyłącznie przy moim źródle. Tak, tak, czasem przychodzisz jeszcze do mnie, aby się napić. Częściej, rzadziej. Ale jakże często cię widzę już przy innym źródle. Jakże często cię widzę przy źródle, które nie może cię zasycić. Gdzieś tam w komputerze, gdzieś może buszującego po internecie, gdzieś przed ekranem telewizora oglądając setny odcinek jakiegoś serialu i tak dalej. I można wymieniać tych źródeł całe mnóstwo. Wszystko jest duchowym pokarmem. Cokolwiek słyszymy, cokolwiek czytamy, cokolwiek, czymkolwiek się karmimy, nasyca naszą duszę. I pytanie jest, przy jakim źródle siedzimy? Wszystko, co jakby wyjaławia naszą relację z Bogiem, wszystko, co osłabia naszą gorliwość, to jest właśnie to złe źródło. To źródło, które nie zaspokaja naszego serca. Kochani, tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że każdy w tej sytuacji jest, ale każdy może być. Nawet Dawid był tego świadomy i w jednym z psalmów mówi: Boże, badaj mnie i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Mówiąc inaczej, Boże, wiecie, tu nie chodzi o to, że Bóg ma się czegoś dowiedzieć o Dawidowi, bo Bóg doskonale wie. Ale Bóg mówi, Dawid mówi, Boże, pokaż mi mój stan. Nawet posuwa się do słowa, doświadcz mnie. A spodziewam się, że doświadczenie z reguły nie jest niczym przyjemnym. Ale Dawid nawet do tego się posuwa. Nawet Boże mówi, nawet mnie doświadcz, żebym tylko upewnił się, czy jestem na właściwej drodze, czy siedzę przy właściwym źródle. Kochani, i to jest ta druga myśl, tak już bardzo skrótowo. Bóg Wszechmogący jako jedyne źródło. Podsumowując te trzy myśli, rozpocznę od końca. Czyli upewnijmy się, czy Bóg Wszechmogący, Bóg jedyne źródło dla nas, czy rzeczywiście siedzimy tylko przy tym źródle. Wiecie, tak to jest, kochani, że kiedy znajdujemy się częściej przy innym źródle, nie mamy tej świadomości. Nawet wydaje się nam, że jest wszystko okej. Nawet kiedy ktoś nam zwraca uwagę, to jesteśmy w stanie się obrazić i oburzyć. Bo przecież jesteśmy, wszystko okej z nami jest. I właśnie potrzebna jest praca Ducha Świętego. Jest potrzebna ta modlitwa. Boże, to Ty mi objaw, czy naprawdę jestem we właściwym miejscu. Po drugie, to co przed chwilką mówiliśmy. Wróć do obietnicy. Walcz o to, co Bóg ci obiecał. Nie zadawalaj się Ismaelem. Nie zadawalaj się sytuacją, która jest jakąś zastępczą sytuacją. I po trzecie, to co mówiliśmy na samym początku. Czyli Bóg Wszechmogący, praktyczny w moim życiu. Nie bój się, kiedy przyjdzie ogień doświadczeń. To powiedz jak Dawid. Nawet wtedy będę ufał, choćby i wojna przeciwko mnie wybuchła. Tego sobie życzę z całego serca. Chciałbym tak żyć i życzę wam wszystkim. Bóg chce nas w to wprowadzać. Myślę, że ta scenka, którą widzieliśmy i w niedzielę, i dzisiaj powtórzoną, myślę, że powinna nam zapaść w oczy. Jak ufamy tak naprawdę? Czy wtedy, kiedy tracimy już z oczu jakieś poczucie własnego realizmu czy bezpieczeństwa, czy nadal jesteśmy w stanie zaufać?